Krzysiuś, gdzie ty jesteś? Na spacerze? Tak? Masz czapeczkę z bałwankami? Ale dużo śniegu jest, co? Pakuję. Tak, zaparkowaliśmy wózek, tak. I miasto w zimowej osłonie, także powiem wam fajne porównanie, bo ostatnio robiłam w wiosennej osłonie, a teraz jest zimowej. Musiałam sobie dzisiaj kupić nowe buty, bo niestety bardzo mi przesiąkły, jak widzicie, są schowane. Także no, musiałam nawet skarpetki sobie dokupić, bo całe wszystko jest po prostu mokre, także śmiesznie. Tak, i jeszcze kupiłam sobie skarpetki w takie kotki. I jedno to mam na sobie i one były w kropeczki. Powiem wam śmiesznie, bo w Polsce zima zaskakuje kierowców, a w Szkocji zaskoczyła mnie. Spodziewałam się, że będzie śnieg, bo wiadomo, sprawdzałam prognozy i tak dalej, ale nie wiedziałam, że będzie tak dużo, więc nie przygotowałam się, a moje buty zostały na strychu. Także cóż, mam kolejną parę butów i teraz będę po prostu zakładać te bardziej śnieżnoodporne, a nie po prostu te ciepłe, które niestety, ale przemakają. No jak widzicie, już śniegu nie ma aż tak dużo, jak było wczoraj, bo niestety już u nas nie padało. Tak jak widać z tyłu, jest zielona trawa już widoczna, więc bardzo się cieszę, że wczoraj wykorzystałam ten dzień praktycznie w 100% i ponagrywałam dużo materiału i też nacieszyłam oko tym pięknym białym widokiem, bo już dzisiaj też jest ładnie, ale nie aż tak jak wczoraj, więc już niestety na drzewach też nie ma śniegu za bardzo. I już nie wygląda tak jak w zimowej krainie, ale i tak jest super. Ciekawa jestem, czy jeszcze trochę śniegu napada, czy już na razie będzie tylko topniał. No powiem wam, buty sprawdzają mi się rewelacyjnie, są bardzo wygodne. Wiadomo, może wyglądowo nie są jakieś super atrakcyjne, chociaż fajnie, bo są zgrabne, a niektóre niestety kozaki są takie albo za szerokie, albo zbyt wąskie, a te są w sumie fajnie dopasowane, tu mają też suwaczek z boku. Także powiem wam, naprawdę się fajnie sprawdzają i fajnie, że tak spontanicznie wczoraj kupiłam. W sumie zmusiła mnie do tego sytuacja, bo mi buty przemokły. A tu ktoś na ławce ulepił takiego uroczego, malutkiego bałwanka. W ogóle nie wiem, czy będzie słychać, ale tak fajnie trzeszczy śnieg pod stopami. W Lidlu zamierzam kupić świąteczne rzeczy, bo już się zaczęły tygodnie świąteczne u nas, więc na pewno będę polować na marcepanki, pierniki i czekoladowe cukierki. Dzisiaj mamy 4 grudnia, więc pora na kalendarz z kawami, tak? Maciuś będzie wyciągał, pomóc ci troszkę. Czekaj, klik zrobimy. O, klik, teraz Maciuś. Jest! I mamy, prawdopodobnie to jest czekolada o smaku białym. Biała czekolada. Także ciekawa jestem, jak będzie smakować.
I mamy jeszcze drugi kalendarz i on jest taki z rzeczami papierniczymi. Kawa? Tak. Kawa? Nie, tam nie ma kawy, wiesz, tam są różne rzeczy. Czyli jedynkę możesz otworzyć. Tu jest tylko 12, więc co drugi dzień będziemy otwierać. Tutaj, Maciusiu, tu, jeden. No, spróbuj. Tu, patrz. Tu musisz podnieść. No, spróbuj. Brawo. I trafiły nam się nożyczki, także później wyjmiemy. A jeszcze numer 2 otwórz. Tak? Co się trafiło w numerze 2? O! Kredki. Tak, brawo, kredka kolorowa, tak. Wam ciężko jest wyciągać je tą ręką, ale zaraz może mi się uda. Tak, dziś trafiła się kredka, tak, kolorowa. Nie wiem, czy wy w dzieciństwie też mieliście takie fajne kredki, które właśnie się nakłada jedna na drugą i wtedy po prostu mamy 5 czy 6 kredek w jednej. Także powiem wam, fajnie, takie wspomnienie dzieciństwa. Także ciekawa jestem, jak będzie się tym rysować, tak? Maciuś ma kredkę? Będziesz później rysował na kartce? Tak? Także będziemy otwierać po prostu ten kalendarz w parzyste dni, tak to wychodzi. I wczoraj w Lidlu udało mi się dorwać kolorowe pierniczki i mini marcepanki, które po prostu uwielbiam. Także mega się cieszę. Cukierków niestety nie było, także może w następnym tygodniu się pojawią, mam nadzieję.